Jak słyszę o uzdrawianiu czegokolwiek w wykonaniu PiS-u, to już mi skóra cierpnie, bo uzdrawiają w ten sposób, że zwykle to, co jeszcze jakkolwiek funkcjonuje, nagle przestaje funkcjonować. Mówię o Trybunale Konstytucyjnym, który został sparaliżowany, a też przypomnę, że ten rok ich kadencji to kilka już ustaw, jedna naprawiała drugą dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego, więc może niech oni już nie psują, a od naprawiania niech jak najdalej się trzymają. Pani zdaniem sędziowie i wymiar sprawiedliwości dalej cieszy się dużym autorytetem wśród społeczeństwa? Cieszą się, ale niestety dzisiaj, jak pan wie, ta władza sądownicza, która powinna być i tak zakodowana jest w głowach Polek i Polaków jako niezależna władza, niezależna od polityków, od ich kaprysów, od ich decyzji, od tego, kto rządzi w kraju, powinna dzisiaj rzetelnie oceniać sytuacje, które no, niekiedy mają swoje historie dramatyczne na salach sądowych, więc ten obiektywizm i niezależność tej władzy powinien być przede wszystkim chroniony i to przede wszystkim chroniony przez polityków.